Katarzyna Dowbor pokazała 91-letnią mamę. Internauci nie mogą w to uwierzyć. Katarzyna Dowbor, podobnie jak wiele innych polskich gwiazd, świętuje dziś Dzień Matki. Choć sama może poszczycić się posiadaniem dwójki dzieci, to nie ukrywa, jak ważna jest dla niej relacja z 91-letnią mamą, Krystyną. Dziennikarka postanowiła zamieścić z nią kilka zdjęć w mediach społecznościowych i się zaczęło. Fani natychmiast zalali post lawiną komentarzy, nie dowierzali. Katarzyna Dowbor opiekuje się 91-letnią mamą. Dziennikarka, którą jeszcze do niedawna utożsamiano z programem Nasz Nowy Dom, jest córką Wiesława i Krystyny Kokocińskich. Jej ojciec był entomologiem i dyrektorem Muzeum Przyrodniczego Mikołaja Kopernika w Toruniu, natomiast mama pracowała jako konserwatorka zabytków i dzieł sztuki. Tata prezenterki zmarł w 2007 roku w wieku 75 lat, jednak jej rodzicielka, mimo podeszłego wieku, może pochwalić się całkiem niezłym zdrowiem i sprawnością. Gospodyni, pytania na śniadanie, nigdy nie ukrywała, że z bliskimi łączą ją bardzo mocne więzi. Utrzymuje zażyłą relację nie tylko ze swoimi dziećmi, Marcinem i Marią, ale również ze swoją mamą, która z racji wieku wymaga opieki. Gdy podupadła na zdrowiu, jej córka nie wahała się ani chwili, by przyjąć ją do siebie. Mama mieszka u mnie, bo ma już prawie 90 lat. Radzi sobie dobrze, jest bardzo sprawna intelektualnie i to jest fajne. Natomiast od paru lat ma problemy z poruszaniem. Kiedyś się wywróciła i trochę poobijała. Stwierdziliśmy z bratem, że nie powinna mieszkać już sama. Ciężko jest znaleźć kogoś do opieki, żeby z mamą mieszkał, a my nie moglibyśmy takiej osobie zaufać. Uznaliśmy więc, że lepiej będzie, gdy mama się przeprowadzi do mnie, opowiadała Katarzyna Dowbor w rozmowie z Faktem. W tym roku pani Krystyna świętowała 91 urodziny. Z okazji Dnia Matki dziennikarka opublikowała w swoich mediach społecznościowych poruszający kadr, na którym zapozowała razem z rodzicielką. Katarzyna Dowbor opublikowała zdjęcia z mamą. Na Instagramie, gdzie jej profil obserwuje ponad 170 tysięcy osób, prezenterka bardzo często chwali się w sieci wspólnymi kadrami z mamą. Z okazji Dnia Matki, który jest w Polsce obchodzony 26 maja, postanowiła podzielić się z fanami kilkoma fotografiami. Na każdej pozuje u boku swojej rodzicielki, jednak zostały one wykonane na przestrzeni lat. Fani nie spodziewali się, że dziennikarka uraczy ich tak osobistą relacją. Moja kochana mama. Ma 91 lat i jest w świetnej formie. Wszystkiego najlepszego dla mojej mamy Krystyny i waszych mam. Napisała. Na pierwszych dwóch zdjęciach rozpromieniona Katarzyna Dowbor uśmiecha się do obiektywu u boku pani Krystyny. Kolejne przedstawia nastoletnią dziennikarkę i jej mamę na spacerze. Podobieństwo kobiet do siebie jest uderzające. Dalsze fotografie zostały natomiast poświęcone młodzieńczym latom pani Krystyny. Fani Katarzyny Dowbor zachwycili się jej mamą. Dowbor bardzo chętnie relacjonuje w mediach społecznościowych swoją codzienność, a jej wierni fani zawsze okazują entuzjazm, obserwując kolejne zdjęcia, które pojawiają się na jej profilu. Fotografie, na których dziennikarka pozuje z mamą, są wyjątkowe, dlatego zawsze wywołują falę pozytywnych komentarzy.
Inaczej nie mogło być i tym razem, gdy gospodyni, pytania na śniadanie, zamieściła uroczą relację poświęconą Dniu Matki. Choć mama Katarzyny Dowbor ma 91 lat, mimo to wciąż zachwyca dojrzałą urodą. Fani nie mogli się nadziwić temu, że wcale nie wygląda na swój wiek. Poważnie, pytali. Podobnych głosów pojawiło się mnóstwo. Pani mamie dałabym góra 80 lat, pięknie wygląda. Pięknie mamusia wygląda i życzę dalej zdrówka i miłości. Piękna mama i piękna córka. Wszystkiego najlepszego dla obu pań, dużo szczęścia u zdrowia. Piękna kobieta. Dużo zdrowia dla mamy, pisali urzeczeni internauci.